Lewy, w szoku, Bayern na kolanach. Dramatyczna końcówka. Eintracht Frankfurt, Bayern Monachium 2-1 w 22. Kolejce Bundesligi, gole Roberta Lewandowskiego. Eintracht Frankfurt pokonał nieoczekiwanie na własnym stadionie Bayern Monachium 2-1 w meczu 22. Kolejki niemieckiej Bundesligi. Gola dla Bawarczyków zdobył niezawodny Robert Lewandowski, dla którego było to już 26. ligowe trafienie w obecnie trwającym sezonie. Do rekordu Gerda Müllera naszemu napastnikowi brakuje jeszcze 14 bramek. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania okazało się, że we Frankfurcie nie dojdzie do głośno zapowiadanego pojedynku supersnajperów obu drużyn, czyli André Silwy oraz Roberta Lewandowskiego. O ile w składzie gości nie zabrakło polskiego atakującego, o tyle w ekipie gospodarzy nie pojawił się André Silwa, którego z hitowego starcia wykluczyła kontuzja. Pierwsze minuty sobotniej rywalizacji to niecelny strzał Leroya Sané, zablokowany uderzenie Amina Younesa i kontuzja sędziego asystenta, który nie mógł kontynuować swojej pracy i został zastąpiony przez arbitra technicznego. Krótko po tym piłkarze Adiego Huttera objęli prowadzenie. Amin Younes podał do Filipa Kosticia, ten wyłożył piłkę do Daichiego Kamady, a Japończykowi nie pozostało nic innego, jak sfinalizować piękną akcję swoich kolegów. Zdobyty gol nie uśpił Eintrachtu, który natychmiast ruszył do kolejnych ataków. Chwilę po stracie bramki swoją drużynę uratował Jerome Boateng, a następnie bez powodzenia Manuela Neuera próbowali zaskoczyć Younes, Kostić i dwukrotnie Almamy Touré. W 29. minucie wreszcie zatrudniony został Kevin Trapp, ale próba Joshua Kimmicha była zbyt słaba. Niespełna kwadrans przed końcem pierwszej połowy gospodarze mogli natomiast cieszyć się z drugiego trafienia. Kamada opanował piłkę przy linii bocznej, dograł do Younesa, który popisał się fenomenalnym uderzeniem z narożnika pola karnego, po którym piłka wylądowała w okienku bramki mistrzów Niemiec. Odpowiedź gości mogła być ekspresowa, ale po strzale Kingsleya Comana i rykoszecie znakomicie interweniował Trapp. 30-letni golkiper błysnął również kilka minut później, kiedy przedmeczowi faworyci wreszcie przycisnęli rywali. Trapp efektownie obronił strzały Kimmicha i Comana, a mocne uderzenie Lewandowskiego, po świetnym przyjęciu futbolówki przez polskiego napastnika, wylądowało obok słupka. Tuż przed przerwą obie drużyny miały jeszcze po jednej znakomitej okazji do zmiany wyniku. Po stronie Bayernu fenomenalne trafienie piętą mógł zaliczyć Maximho Upomoting, ale minimalnie chybił, a u gości pojedynek z Neuerem przegrał Touré. Od początku drugiej połowy przewagę zbudował Bayern, który starał się bardzo szybko zdobyć kontaktową bramkę i powalczyć o korzystny rezultat. W 53. minucie genialną akcję przeprowadził Sané, który efektownie zakręcił defensorami gospodarzy, dograł piłkę na 5 metr do Lewandowskiego, a kapitan reprezentacji Polski pewnie umieścił piłkę w siatce. Po zdobyciu gola przewaga Bayernu nie zmalała. Dwukrotnie blisko pokonania Trappa był Leon Goretzka, który groźnie główkował. Następnie ładną akcję przeprowadził Sané, której nie zdołał jednak wykończyć Coman uderzając tuż obok słupka. W 77. minucie znów próbował Goretzka, ale tym razem został skutecznie zatrzymany przez jednego z obrońców. 7 minut przed końcem regulaminowego czasu gry przed dobrą szansą stanął Niklas Suele. Strzał z dystansu obrońcy Monachijczyków okazał się jednak niecelny. Chwilę później w bramkę trafił za to Sané, ale uderzenie Niemca nie było w stanie zaskoczyć Trappa. W samej końcówce fenomenalną okazję na zamknięcie spotkania miał Kostić, którego strzał doskonale obronił jednak Neuer. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie i na Deutsche Bank Park doszło do dużej niespodzianki. Dla Bayernu to trzecia ligowa porażka w tym sezonie. Przewaga ekipy Hansiego Flicka nad drugim RB Lipsk wynosi 5 oczek, ale piłkarze z Lipska rozegrali o jeden mecz mniej. Eintracht plasuje się na czwartej pozycji i traci do liderujących Bawarczyków 7 punktów.